Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o mężu Kaczyńskiego, ale tym wymarzonym mężu Kaczyńskiego, nie takim z przymusu jak Sławomirze Mentzenie, ale właśnie Adrianie Zandbergu, lewicowemu politykowi, który po prostu ma jest takim intelektualistą, którego Jarosław bardzo lubi. Bo Jarosław tak naprawdę, drodzy Państwo, jak wiecie, Kaczyński gardzi swoim elektoratem. To jest po prostu dla niego, jak Państwo widzicie, oglądacie te słynne jego wyjazdy na Terewie, gdzie tam się spotykał. Jeszcze była to taka przebrana publiczność, jak wchodził jakiś folklor i chciał mu podziękować autentycznie, coś zaśpiewać, życzyć mu coś dobrego, to po prostu wyraz twarzy Jarosława był po prostu bezcenny. Nawet go nie stać było na to, żeby zacisnąć zęby i uśmiechać się. Ale dlaczego Zandberg? Lewica, to jest lewica, którą stworzył Jarosław Kaczyński. To nie jest żart, drodzy Państwo. Adriana Zandberga dosłownie stworzył Jarosław Kaczyński. Zostało to ujawnione w książce Bogdana Rymanowskiego o takiej dosyć pisanej na kolanach, ale tam jest sporo ciekawych informacji, jak ktoś umie przedzierać się przez wazelinę. To znaczy, jest tam wypowiedź Andrzeja Anusza, byłego polityka Porozumienia Centrum, który gdzieś tam w momencie się oddalił od Jarosława. I otóż Anusz ujawnia tam dwie rzeczy. Pierwsza taką, którą ujawnił, jest, że Mateusz Morawiecki dogadał się z ojcem, że gdyby PiS-owi brakowało głosów, to ojciec zorganizował tych swoich ludzi, którzy byli na listach Pawła Kukiza, i oni przeszliby do PiS. Te jedynki, z której dostał koronel Morawiecki, to dostał je dlatego, że Anusz znał się z Kornelem, dlatego że zresztą ojcowie pracowali wspólnie w państwowym zakładzie, ojciec Kukiza i ojciec Anusza pracowali wspólnie w zakładzie higieny, państwowym zakładzie higieny. No i ta znajomość zaowocowała tym, że właśnie Anusz zbierał podpisy dla partii Kukiza. I przy okazji, uwaga, to jest taki właśnie ciekawy cytat, że Bosak i Winnicki zapewnili mu potrzebne podpisy, a skoro nie potrzebował już naszych, moja ekipa zaczęła je zbierać dla partii Razem. Dzięki temu udało się ją zarejestrować. Razem odebrała głosy postkomunistom i ci nie weszli do Sejmu, dlatego PiS, mając zaledwie 37% głosów, dostał ponad 50% mandatów. Funkcja marszałka seniora dla Korola Morawieckiego była również nagroda za tę operację. Czyli Jarosław Kaczyński stworzył Zandberga. To z jednej strony mąż, a z drugiej strony syn. No nie chcemy tego komentować, ale to nie są jedyne tego typu układy u Jarosława Kaczyńskiego. Chociaż żarty na bok. To są też poglądy, które Jarosław Kaczyński realizuje. Lewica to jest naturalny sojusznik Kaczyńskiego. On tak naprawdę sporo tej lewicy zeżarł. Gdybyście Państwo popatrzyli na polską scenę polityczną ponad 20 lat temu, to notowanie około 40% miał Sojusz Lewicy Demokratycznej. To był ten elektorat roszczeniowy, właśnie socjalny, i PiS się teraz tym elektoratem opiekuje. Jest oczywiście pewien tam dysonans pomiędzy Zandbergiem a Kaczyńskim, natomiast sojusz i wspólne głosowania były już widoczne, na przykład w słynnej sprawie o KPO. Zandberg to też jest taki kawiorowy lewicowiec. To jest facet, który jak dostał te pieniądze, to oczywiście sam wszystko tutaj mówi o tym, że bogacze powinni płacić gigantyczne podatki, że bogacze powinni być tutaj, no że nie powinno być de facto bogaczy, że powinni być tego. Natomiast sam... Jak też uciekają z podatkami z Polski, trzeba ich ścigać. Tak, natomiast on... Po prostu w 2020 roku wybuchła ogromna afera, że w 2019 roku po 200 tysięcy złotych dostali czołowi politycy tej partii: Zandberg, Marcelina Zawisza, Maciej Konieczny i Paulina Matysiak.
No więc twierdzili potem, że te pieniądze zostały im wypłacone po to, żeby je wpłacić na finansowanie kampanii do parlamentu. Natomiast, bo wcześniej twierdzono, że władze partii zarabiają średnią krajową po 5 tysięcy złotych miesięcznie. Bo to był moment, w każdym razie tak, no natomiast na przykład poseł Maciej Konieczny tutaj powiedział, że wtedy w rozmowie z dziennikarzami, że na konto wyborcze partii przelał około 56 tysięcy, no z tych 200. No ale no pytanie, co zrobić z pozostałymi, już nie odpowiedział, a to wciąż było więcej niż te 5 tysięcy. To pokazuje, drodzy Państwo, właśnie obłudę tego Zandberga, który traktuje tych ludzi, którzy wierzą w te ideały, których on głosi, jako frajerów. Mnie on osobiście przypomina takiego guru sekty, który głosi ubóstwo polegające na tym, że wszystko, co masz, przynosisz i dajesz szefowi partii. Głosi też o to, że wiesz, że trzeba być posłusznym szefowi partii. Wiesz, no to jest taka typowa sekta, w której po prostu są tacy młodzi ludzie, którzy są jakoś zafascynowani tymi ideami i oni ich uwodzą i nawet specjalnie o nich nie dbają. Oni wyrastają w znacznej większości z tych ideałów, dostrzegając właśnie, wiesz, te takie teksty o tym, że Zandberg zrobił ten, że zarabia po prostu gigantyczne pieniądze, bo to są naprawdę ogromne pieniądze, których Zandberg, powiem szczerze, no to dla niego no facet, który opowiada o tej potrzebie równości i bierze takie pieniądze i w zasadzie się nie rozlicza z nich i nie tłumaczy. Natomiast w ogóle też jest takim ciekawostką, zaraz oczywiście wrócimy do tych fascynacji Jarosława Kaczyńskiego, jeszcze wrócę, taka ciekawostka, że partia Razem jest klonem partii, która powstała w Izraelu i która została po prostu założona, po prostu nawet te same barwy miała i tam akurat to, żeby było śmieszniej, ta partia została nazwana Jahad, czyli właśnie od, to był sojusz tam jakichś dwóch partii, to właśnie było Razem, to były te same barwy i uwaga, na przewodniczącego tej partii została wybrana kilka lat temu Tamara Zandberg i jak wiele wskazuje, to jest po prostu jakaś kuzynka Zandberga. To też jest taka zabawna, że mamy takie franczyzy polityczne, że bierzesz sobie taką franczyzę łącznie z kolorami plakacików, programem i realizujesz sobie w innych partiach. Ciekawostka. Natomiast wracając do męża, dlaczego to jest tak? No, parę lat temu był też wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, w którym politycy zapytali się go właśnie o to, że czy może się odnieść do tego, że czy dziennikarze się zapytali, że Zandberg jest jego ulubionym posłem. No i on tu oczywiście powiedział parę komplementów pod adresem Zandberga jeszcze Anny Marii Żukowskiej. To jest taka pani, która systematycznie występuje w TVP Info i pluje na opozycję. To tacy pożyteczni idioci. Jeszcze teraz przypomnę jedną rzecz, że w 2009 roku drugi z tych liderów lewicy poszedł już do łóżka z Jarosławem Kaczyńskim, jakby to nie patrzeć, zrobił to Włodzimierz Czarzasty. Ten ich związek nastąpił w 2009 roku, to było raptem 2 lata po sprawie Barbary Blidy. I mimo to Czarzasty zdecydował się wejść i podzielić łupem z TVP, bo weszli tam czysto komercyjnie, dogadali się po prostu na to, że to my, lewica, bierzemy dwójkę, tam miał lekko silniejszą pozycję, miał PiS, to PiS sobie wziął jedynkę, PiS sobie wziął Wiadomości i Teleexpress, natomiast dwójkę sobie wzięło, czyli tam w dwójce była Panorama, to sobie ją wziął SLD, Lewica i dodatkowo w TVP Info miał trochę większy udział, a Lewica miała jako ten słabszy partner, jeszcze jakoś tam podzielili Polskie Radio, bo to było takie, tego i tak sobie rządzili przez rok. I te sojusze, one są naturalne. Ja powiem, co prawda rozmawiałem z ludźmi od
Czarzastego, bo Czarzasty, ja przypomnę, że warto tutaj przypomnieć, że to słynne KPO, które teraz nie jest wypłacane, to Krajowy Plan Odbudowy, to pomogła przegłosować Kaczyńskiemu lewica bez żadnych barier, bo opozycja chciała głosować pod takimi barierami, pod takimi warunkami, żeby była możliwość kontrolowania tego, jak oni to wydadzą. Gdyby Kaczyński nie łamał praworządności, gdyby się rzeczywiście zdołał wywiązać, to dziś, gdyby te pieniądze były, byłoby mu łatwiej korumpować wyborców. No natomiast no, nie jest w stanie, nie jest zdolny po prostu odkręcić tego. No więc Tomku, to jest oczywiście taka prowokacyjna trochę gra, ale my... Janku, szanowni państwo, tutaj wystarczy patrzeć, bo teraz już pan Zandberg został trochę zaktywizowany i ja tutaj powiem, że został zaktywizowany przez Jarosława Kaczyńskiego. Zobaczcie państwo wypowiedź pana Zandberga z 27 lutego 2023 roku. Zandberg komentuje program mieszkaniowy Platformy Obywatelskiej. Pompowanie miliardów w obecny system upasie banki. Naiwne pompowanie miliardów w obecny system upasie tylko banki i podniesie ceny mieszkań. To tego nie rozumie, zmarnuje pieniądze, co poniżej i tak dalej, tak dalej. Kryzys mieszkaniowy tam rozwiązać od strony podaży. Wcześniej w poniedziałek szef PO Donald Tusk zapowiedział podczas otwartych spotkania w Pabianicach wprowadzenie kredytu na pierwsze mieszkanie dla osób do 45 roku życia, czyli kluczowy program Platformy. I Zandberg go od razu rozwala. Jak widzicie, zaatakował Tuska. No ale teraz już tutaj to Zandberg chyba dostał jeszcze poważniejsze zadanie. No, panie Zandberg, pan się na mnie obrazi pewnie, ale tak to jest. No pan Zandberg 6 marca, czyli mamy 6 marca wczoraj, tak? Szanowni państwo. I Zandberg ma pomysł na kryzys mieszkaniowy. Kluczowy będzie samorząd. Ja już państwu wytłumaczę, bo ja tego nawet nie muszę czytać, ale Zandberg w tej chwili pokaże, że to ci wredni samorządowcy, którzy chcą się z nimi zrzeszać, to w szczególności ten wredny samorządowiec, pan prezydent Trzaskowski, nie chce oddać ziemi, nie chce oddać tutaj części nieruchomości po to, żeby państwo razem z samorządami, bo tam jest w tym materiale dalej tak napisane, że państwo razem z samorządami poprowadziłoby program mieszkaniowy. Czyli co? Zandberg razem z Kaczyńskim dojadą samorządowców, żeby zrobić program mieszkaniowy, udawać, że zrobić, bo ja nie wierzę, że PiS coś zrobi, tylko jakieś wały przy tym zrobić program mieszkaniowy Kaczyńskiemu. No, panie Zandberg, no tutaj, no już pan się nie powinien godzić, bo pan miał chyba inną umowę, no. Pan miał być takim wentylem bezpieczeństwa, pan miał pokrzyczeć, postrzelać, a później wrócić i dalej być opozycją, wieczną opozycją, bo władzy to przecież Jarosław nie chce dać. I akurat to się wpisuje teraz w tą ofensywę, która następuje przeciwko Trzaskowskiemu w szczególności. Bo to jest ta ofensywa, bo Jarosław ubzdurał sobie, że na pewno Tusk w pewnym momencie powie, że on się wycofuje, bo tak Jarosław to robi, i wystawić Trzaskowskiego. Nie rozumie, że tam wszystko może być uzgadniane. Że to nie jest tak, że sam Donald Tusk tym wszystkim steruje. Oni po prostu, to jest coś innego, ale Kaczyński tego nie rozumie. I użył do tego pana Zandberga. Znaczy pokazuje pan Zandberg rzeczywiście, że on się nie chce dogadywać z PiS-em. Tak samo jak przy KPO, on nie chce, on się tym brzydzi. No ale dla dobra Polaków, no to w cholerę z tym Trzaskowskim, z Dulkiewicz i z tą resztą tych samorządowców, którzy rzeczywiście pokazują, że PiS no tutaj chce przejąć
władzę w samorządach i to, nie w jaki sposób demokratyczny, czy kiedy będą wybory samorządowe, po prostu chce je zarżnąć, a później chce wygrać wybory, żeby samorządy nie mogły już nic tutaj robić dobrego dla mieszkańców. Po prostu chce ich ogołocić ze wszystkiego. Nie dał pieniędzy, teraz pozabiera im ziemię i na siłę wrzuci im program państwowo-samorządowy. Czyli samorządy będą musiały wyłożyć pieniądze, które nie mają do programu państwowego, żeby były mieszkania, prawda? A za chwilę przyjdę i powiedzą, a dlaczego komunikacja taka droga? A śmieci takie drogie? A co się z wami? I to na tym polega. Nie, no. A gdzie inwestycje w chodniki? A gdzie inwestycje w infrastrukturę? No nie, no nie macie pieniędzy? Źle się rządzicie. Macie miliardy. Przecież dał premier Morawiecki i premier Kaczyński. Dał pieniądze. Wielkie czeki były. Przecież to na tym polega. I Zandberg jest człowiekiem inteligentnym i on rozumie, co robi. Jemu się podoba, by się powiedzieć. Tak, przede wszystkim jemu się podoba to, że dostaje pieniądze, ma te swoje poletko. To wredna robota jest, Janek, to jest bardzo wredna robota. Tak, ale on po prostu, on w tej chwili jako członek jakiejś wielkiej listy, gdyby się Lewica dołączyła do Koalicji Obywatelskiej, gdyby wystąpiła ta lista taka w maksymalnej, bo ona może tak naprawdę pojawić się w dwóch wariantach dzisiaj. Może się pojawić lista Koalicji Obywatelskiej z PSL-em albo Koalicji Obywatelskiej w zasadzie w trzech wariantach, z PSL-em i z Hołownią i wreszcie trzeci wariant, że Koalicja Obywatelska z PSL-em, Hołownią i Lewicą. I w tym ostatnim wariancie Zandberg się nie liczy. Przede wszystkim jest też tak, że niezależnie od tych wszystkich podziałów, oni mają wtedy mniej gotówki do dyspozycji, niż by mieli. To jest taka prywata. Oni żyją z polityki. Oni żyją z bycia opozycją. Były kiedyś takie głosy w środowiskach tej prawicowych, ale tych prawdziwej prawicy, nie w PiS-ie, czyli tych hardkorowych od Unii Polityki Realnej, od Janusza Korwin-Mikke, że Janusz Korwin-Mikke przycina to odpala, to się zawsze mówiło, protokół w różnych latach, 2-3%, po to, żeby partia nie była za silna, ponieważ wtedy się nie da żyć z polityki. Właśnie, że jak wejdzie jeszcze, nie daj Boże, do parlamentu, to trzeba będzie pracować. No takie chodziły żarty, natomiast w pewnym momencie spotkałem ludzi, którzy na poważnie to analizowali, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście te wypowiedzi wodza w finiszach kampanii drastycznie obniżały jej potencjał. Natomiast to właśnie było, po prostu wygląda na to, że po prostu w pewnym momencie już Polacy przywykli do różnych... Porównaj Zandberga i Ikonowicza. Po prostu i będzie wiadomo, kto jest lewicą. Piotr Ikonowicz, już mówiliśmy komplementy panu. Prawda? Po prostu. Piotrkowi tak. Ikonowiczowi mówiliśmy komplementy. To ja do rządzenia się... nie daję, do rządzenia nie. Portfela bym mu nie dał, rozdałbym wszystko. Bardzo porządny człowiek. Zatrudniałem go jako felietonistę, uważam, że... żeby tam miał taki ogródek lewicowy swój, tak, to był taki jakiś tam format, to bawiło mnie to, bo pytał się mnie, dlaczego tak dużo. Ja mówię, że to są stawki jeszcze poprzedników, a z tobą akurat nie mam zamiaru, mówię, negocjować. Mówię, przynajmniej pójdę... Tak rozdasz. Tak, więc mówię, że akurat robisz dobry użytek, bo do ciebie pójdę negocjować jako ostatni. Bo tam było jasne, że te stawki spadną, natomiast tam były masakrycznie wysokie stawki, jeżeli chodzi o tygodnik niepokornych. Do dzisiaj opowiadam jako żart, że tam naprawdę była zabawa, że na przykład Robert Mazurek, Rafał Ziemkiewicz po 25 tysięcy złotych, a na przykład ten Michał Karnowski, to był tygodnik, to ludzie tam się nie przemęczali. Tam co prawda jakoś jeszcze miał coś tam w rzepie, ale to też tego dużo nie było. Natomiast był tam Jacek Karnowski, Michał Karnowski, przepraszam, z pensją tam około 18 tysięcy złotych. I był nasz obecny ambasador w
w Waszyngtonie, w USA, wcześniej w Izraelu, Marek Magierowski, człowiek, który mówi doskonale w języku angielskim, hiszpańskim i hebrajskim. I on po prostu występował i mówił w tych językach w telewizjach. No to po prostu było miło popatrzeć, że jest tego, aż się nie dziwię, że musiał, że Andrzej Duda go wyrzucił ze stanowiska rzecznika, bo to jednak było taka, pewnie jakiś taki, w kompleksy wpędzał pana prezydenta. Oczywiście żartuję, natomiast tutaj chodziło mi o to, że tenże Magierowski w tym nieszczęsnym uważam, że zarabiał około 4000 zł. I właśnie śmieliśmy się, że widać, kto był niepokorny, że tam nie trzeba było mieć współczynnik niepokorności, bo to był tygodnik autorów niepokornych. Natomiast to taka teoria, że te zarobki właśnie, te zarobki to oczywiście one powstawały nie wtedy, kiedy to była gazeta prywatna Grzegorza Hajdarowicza, tylko powstawała wtedy, kiedy Skarb Państwa miał tam 49% i de facto rządzili tym ludzie PiSu. I właśnie to stąd się biorą te gigantyczne... Ważna gradacja, przepraszam, ci przerwałem. Jarosław Kaczyński bardzo zareagował negatywnie na to, że prezydent Zełenski spotkał się z Rafałem Trzaskowskim-Sandberg. Naprawdę to jest dobry, taki daleki kolega, tak jak to się tam można, jak oni tam się nazywają. I no pomógł. Od razu zaatakował samorządowców, pokazał ten program. Znaczy to, że Zandberg jest odpychany... To jest wypowiedź, to jest materiał z wczoraj i Zandberg tak się właśnie wypowiada. On jest człowiekiem, który jest w relacjach, on tutaj gra ewidentnie w tej samej drużynie, w której gra Jarosław Kaczyński. Przypominamy, bo to jest ważna rzecz. Źródłem tej informacji jest książka Bogdana Rymanowskiego o ojcu premiera. To jest hagiografia. Nie polecam Państwu do czytania tego, bo nie ma frajdy z czytania tej książki. No, sama książka, sam jej tytuł brzmi, posłuchajcie Państwo, Dopaść Morawieckiego, życie doczesne i wieczne Kornela Buntownika. Jest parę perełek językowych, jak moment, w którym fakt spędzania żon u kochanki przez Kornela Morawieckiego 13 grudnia Rymanowski uznaje za opatrzność Bożą. To też trzeba wiedzieć, że Bogdan Rymanowski jest człowiekiem takim jawnie demonstracyjnie wierzącym, bardzo tutaj przestrzegającym. I on to uznaje za opatrzność Bożą, że on był u kochanki. To jeszcze nie u tej, o której SB wiedziała, tylko o trzeciej, u kolejnej, u drugiej, w tym, o której nie wiedziała. I dlatego go nie aresztowano i nie internowano i to była ta opatrzność. Śmieszne są to historie, ale tu ujawnienie tego, dobry dziennikarz, powiem tak, bo trudno, warsztat Rymanowski ma, natomiast historię pokazał, natomiast nie pokazał, co z tego wynika. No z tej historii wynika jednoznacznie, że... Tylko, że on miał kuchanki, no. Nie, Tomku, ja mówię z tej historii o Zandbergu. Wynika jednoznacznie, że Zandberga do polityki wprowadził Jarosław Kaczyński. Że to była, i to jak teraz pokazujemy, i my teraz chuchamy na zimne, i pokazujemy te wszystkie relacje Konfederacji, która jest kuszona, my pokazujemy im konsekwencje. Tłumaczymy im, że z PiS-em nie ma koalicji, z PiS-em jest współudział. I gdyby na przykład wyszło, że Konfederacja Mencen negocjuje z PiS-em podział stanowisk i wyszłoby to przed wyborami, to PiS-owi by to nie zaszkodziło, a może nawet wręcz pomogło, natomiast dla Konfederacji mogłoby się skończyć walką o próg wyborczy, dlatego że spora część tego elektoratu nie akceptuje PiS-u, po prostu nie toleruje PiS-u. I to jest taka rzecz, która ich kompromituje. I Jarosław Kaczyński może prowadzić taką grę, że on wywali dowody. To jest tak, jak Mazurek zaprosił pisowców i platformersów do siebie,
I potem dziwnym trafem pojawiła się z tego nagrania te zdjęcia i ustawki. I to była taka gra, którą ja zaryzykuję, była bardzo na rękę, była przede wszystkim na rękę PiS-owi, bo PiS pokazał, że wrogość i piętnowanie ich postaw jest tylko na użytek mediów, bo prywatnie to schodzimy wszyscy z ringu i sobie pijemy, a co u ciebie słychać, i gadamy sobie przy stoliku. I to była taka właśnie zagrywka poniżej tutaj tego. Więc on zainwestował w Zandberga. Nie wiemy, jakie jeszcze cyrografy Zandberg podpisał za to, no bo to była taka pomoc. To jest jeden z tych ludzi, co do których i grupy ludzi, co do których Jarosław Kaczyński ma pewność, że w kluczowych momentach zagłosują tak, jak on prosi. A powiem Państwu, na czym polega tutaj też to olbrzymie wsparcie Zandberga. I Zandberg mówi tak, żeby rozwiązać w Polsce kryzys mieszkaniowy, zaspokoić potrzeby zwykłych ludzi, w Polsce musi zacząć na dużą skalę budować samorząd. Mówił w poniedziałek w Chorzowie. Szanowni Państwo, posłuchajcie, bo to jest ważne. On to mówił na Śląsku. Współprzewodniczący partii Razem, Adrian Zandberg, uznał, że proponowane przez PO dopłaty do kredytów to ślepy zaułek. Posłowie klubu Lewicy, i mamy już te same nazwiska, to co właśnie mówił Państwu przed chwilą Janek. Posłowie klubu Lewicy, Adrian Zandberg i Maciej Konieczny z Razem wystąpili na poniedziałkowym briefingu w Chorzowie, gdzie w czwartek Rada Miasta zajmie się między innymi wnioskiem prywatnego inwestora w sprawie zgody na budowę przy skraju Parku Śląskiego, osiedla mieszkaniowego w trybie tak zwanym Lex Developer. Konieczny wskazał przed 2 tygodniami w chorzowskim magistracie. Odbyło się spotkanie lokalnych radnych przy udziale przewodniczącego Rady Miasta z przedstawicielami Rady Dewelopera firmy Atal, który pełnił funkcję gospodarza spotkania, a który chce zbudować osiedle na terenie śląskim, na terenach byłych międzynarodowych targów katowickich. I teraz słuchajcie, co on mówi. Chce to zrobić pomimo tego, że teren został przekazany władzom Chorzowa z innym przeznaczeniem, żeby był dostępny dla mieszkańców miasta i regionu. Pomimo tego władze Chorzowa sprzedały go firmie deweloperskiej, która ma postawić w tym zakresie osiedle bardzo drogich apartamentowców. I to jest, szanowni państwo, tutaj dalej mówi właśnie o tym porozumieniu, żeby to państwo razem z samorządami. Ale co on tutaj robi jeszcze? Zwróćcie państwo uwagę, że Kaczyński jest wściekły, bo de facto stracił Śląsk. Pamiętacie tą historię, kiedy pan poseł, znaczy pan radny Kałuża stał, bo im się sejmiki porozpieprzały. Teraz to, gdzie taką ofensywę przeprowadził Donald Tusk na Śląsku, prawda? Kaczyński podsypał górnikom, a górnicy i tak zagłosują, jak będą uważali. I widzi to. I wie, że nie ma Śląska. Śląsk jest kluczowy dla Polski. I przychodzi w sukurs pan poseł Konieczny i pan poseł Zandberg i pokazuje, że ci, którzy zdradzili PiS, bo de facto tam przecież PiS miał sromotną porażkę. To się zaczęło od tego, kiedy już tutaj te bastiony PiS-u zaczęły padać. No to pokazuje im się, że to są ludzie przykupieni. Przez kogo? Przez mafię, którą Jarosław Kaczyński tak bardzo pokazywał na tych swoich rewiach. Mafia deweloperów. I mamy, szanowni państwo, Zandberg, bam, mafia deweloperów. Ja tylko czekam, kiedy Zandberg opowie o mafii lekarzy. Powie o mafii lekarzy i być może niedługo powie, bo Jarosław to jest człowiek, który każe spłacać długi. On tutaj trzeba długi spłacić i Zandberg musi te długi spłacić. Ja tylko dziwię się cały czas jeszcze Robertowi Biedroniowi. Mam nadzieję, że on już się jakoś powoli stamtąd wyjdzie, bo zrobił się tłustym kotem. Mówił, że nie będzie posłem, europosłem. No, ludzie mu to zapomnieli. Wiosnę to tam olał, tą wiosnę tych ludzi potraktował instrumentalnie. Ci ludzie
przeszli tutaj do lewicy. On tam tylko się uśmiecha, obejmuje jeszcze raz tym, jest wszystko świetnie, z Zandbergiem też, ale widać, że potrafi rozmawiać i rozumie, jakie problemy mają samorządy, bo był przecież prezydentem miasta w Słupsku, wie o co chodzi i rozumie, co to znaczy szantaż. To już Janek Państwu przybliży, dlaczego stało się tak, że już nie mogą szantażować pana Biedronia. My zwracamy się z apelem. Panie Robercie, pan może zakończyć tę zabawę Jarka jednym machnięciem. Już nie, pan słuchaj, możemy apelować, ale pan Robert Biedroń on powiedział, że już publicznie mówi, że on nie zna sprawy. Niestety... Jak pan jest bardziej grillowany, to pan mówi o starym geju spotem, ale to już... Ale to jest taka właśnie, widzisz, no to jest takie sięganie pana Władimira Władimirowicza Putina po broń atomową, ale nie używamy. Niestety to jest ta historia, że lewica, która twierdzi, że rządy Kaczyńskiego są najgorszym, z czym może się... Żmija jest chora, żmija jest zimno, ale żmija się ogrzeje i żmija wtedy pokąsa pana. Bardzo. Nie, Tomku, to jest zupełnie inna rzecz. To jest po prostu, tam jest taki pakt, w której oni się bawią między sobą, w której im ta gra, niestety tutaj mówię, że wystarczy prześledzić wypowiedzi Biedronia. Kiedy ja go wnioskowałem do mojego procesu z Jarosławem Kaczyńskim na Świadka, to właśnie go wnioskowałem po tych dwuznacznych wypowiedziach, które on dawał jednoznacznie, pokazując i też ostrzegając, bo czasami dawano te ostrzeżenia, one były nawet bardzo konkretne miejscami, to ewidentnie dochodziło do jakichś tam wymian ciosów. Środowiska gejowskie, one się doskonale znają i one nie mają tych barw partyjnych, ale to tak, to więc tutaj gdyby ta lewica rzeczywiście chciała od tej strony uderzyć w wiarygodność PiS-u, bo to też nie chodzi tylko o samego Jarosława Kaczyńskiego. Ja przypomnę, co powiedziała publicznie też pani mecenas Turczynowicz-Kieryło, że to właśnie to, co ona potwierdziła, znając to środowisko, że tam jest bardzo duża nadreprezentacja, jeżeli chodzi o PiS. Ja wszystkim polecam mój tekst, który jest na służbach specjalnych.com, to jest portal, gdzie też jesteśmy szefami z Tomkiem, aczkolwiek z braku czasu on jest tam zasilany rzadziej, ale tam jest właśnie ten tekst o różowym lobby w PiS. To różowe lobby w PiS, drodzy Państwo, ono sobie funkcjonuje od lat. Jest to tak zwana tajemnica Poliszynela. No ale no, panowie z lewicy tego nie używają, czasem publicznie pogrożą, ale tak jakby to powiedzieć, nie jest to broń, nie jest to przyjęte, żeby po prostu uderzać w ten sposób. Wracając do Zandberga, tego właśnie wyśnionego męża Kaczyńskiego. Kaczyński wydelegował Ryszarda Terleckiego do publicznego ogłoszenia, że jest posłowie. Z politykami PSL-u, z politykami opozycji szeroko rozumianej. I że I to Paweł... mrugnięcie okiem do lewicy, to było mrugnięcie okiem. Tak, znaczy to generalnie to było na zasadzie takiej, że o czym nie powiedział Terlecki. Przede wszystkim, kiedy Jarosław Kaczyński szedł po władzę w 2015 roku, to nie ogłaszał, że gdybyśmy nie wygrali tych wyborów z wystarczającą większością, to mam tutaj poukładanych zakupy. No. Takie rzeczy to się robi wtedy, kiedy chce się, żeby wszyscy, którzy chcą się sprzedać, usłyszeli, że jest popyt. Bo to o to chodzi. To znaczy Terlecki tym wywiadem w tygodniku sieci, który został opublikowany w ostatni poniedziałek, on tak naprawdę wywiesił takie ogłoszenie: Jarosław kupi posła. I Jarosław daje, teraz są te przepisy właśnie, które dają też kasę. To jest oferta, którą Kaczyński, jeszcze raz tłumaczę, bo ludzie się szokują tymi pieniędzmi, które żonglują. To jest też tak, drodzy Państwo, taka zabawna historia, że Rafał Ziemkiewicz ogłosił dzisiaj na Twitterze, ogłosił, że dostał taki znaczek, dostał, który wskazuje na to, że
nigdy nie brał dotacji. To był właśnie stwierdził, że będzie sobie wieszał ten znaczek. To jest na dniach, to były takie Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości. Nigdy nie wziąłem ani grosza dotacji. Taką naklejkę dostałem na weekendzie kapitalizmu i przykleję sobie dumnie na drzwiach albo nad biurkiem, bo taka prawda jest. To mówi Rafał Dziemkiewicz. A ja sobie wezmę, nienawidzę. Czekaj, poczekaj, poczekaj, czy możesz mi nie przerywać. Więc Proszę. Rafał Dziemkiewicz, tutaj muszę, puenta jest taka, że mówi to facet, który bierze dwie pensje po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, które w całości pochodzą z dotacji państwowych. Jedną z tych pensji jest pensja w TV Republika, która się utrzymuje z nierentownych, zupełnie nieusprawiedliwionych dotacji spółek Skarbu Państwa, które na polecenie polityków po prostu przepalają tam kasę, a drugie pieniądze bierze z tygodnika Do Rzeczy, z magazynów, tam to pewnie Do Rzeczy Historia i tego portalu, który również utrzymuje się w znacznej większości dotacji spółek Skarbu Państwa, ponieważ komercyjnie nie ma sensu kupować te reklamy. Dygresja. A propos właśnie... On jest marginalny, Janku. Ziemkiewicz jest już marginalny. Oni są już marginalni. Kania się boi, jak i ktoś zada pytanie i mówi, że ją straszy. Jak i ktoś zada pytanie o to i mówi się, że będzie rozliczona z tego co robiła Polska Press. To płacze, krzyczy, denerwuje się. Czy widzicie, że on mnie straszy? I ona to mówi jako podobno profesjonalny dziennikarz, który uczestniczy w rozmowie, w wywiadzie radiowym. No to oni już to są na tym etapie, Janku. Oni się to wygląda. Tam jest po prostu blady strach, bo ci lepiej jednak widzą to niż inni. No bo jest teraz olbrzymi kryzys, kiedy o tym powiemy niedługo później. Chodzi o finanse. Jest bardzo ważny problem. Nie, tu jest, wracając do tego, wracając do tutaj do naszej tej. Męża Kaczyńskiego. Tak, wracając tego, do wymarzonego męża, bo wymarzonego. Nie mówię, że Sandberg się nie zgodził, no ale słuchaj. Chciałby go mieć. Czy ja wiem, czy on się nie zgodził? Ja jeszcze raz przypomnę, że oni głosowali z Jarosławem. To jest taki... To jest flirt, Janku. To jest taki flirt, natomiast no, PiS, ja przypomnę, no, Anna Maria Żukowska, babka, która no, powiedzmy, nie grzeszy mądrością i intelektem. Gdyby wierzyć w wypowiedzi pani Moniki Jaruzelskiej, to swoją pozycję partyjną zawdzięcza życzliwości i afektom Włodzimierza Czarzastego, bo była kiedyś taka cała litania złośliwości pomiędzy tym państwem publicznie wypowiedziana. Natomiast no, nie da się ukryć, że Jarosław hołubi lewicę. Lewica mu się odpłaca. Dla Kaczyńskiego był ten moment, kiedy on hołubił Biedronia, mając to, co właśnie powiedziałeś o szantażu. To była taka sprawa, którą Paweł Miter tutaj opublikował i ujawnił, dotyczącą tego, że Biedroń miał zatarty wyrok za pobicie matki, za złamanie jej szczęki. I no, rzecz kompromitująca dla lewicowego polityka, no bo nie dość, że no, w ogóle dla każdego człowieka kompromitująca, ale w tym wypadku jeszcze dla lewicowego polityka, który głosi obronę słabszych i walkę z przemocą, z hejtem, bo takie są główne sztandarowe hasła, szczególnie geja, który na pewno wiele razy doświadczał tej przemocy. Okay, tu, więc to bardzo mocny cios. My wiemy, że osobiście się tym interesował Jarosław Kaczyński. Tą teczkę miał mu zawieźć z tą sprawą. No to Paweł miał dosyć dobrych informatorów, tu miał całą taką litanię. Ja tam mu jako redaktor to pomagałem weryfikować. To właśnie był pan Piotrowski, który wziął i... Piotrowicz. Pan Piotrowicz, czyli ten awansowany do Trybunału Konstytucyjnego. To jest takie, a propos bardzo... Tak, to jest bardzo dla Kaczyńskiego, to jest takie bardzo zabawne, kiedy komunistę obsadza się w roli faceta, nagradzanego komunistę, byłego prokuratora komunistycznego, odznaczonego w czasach stanu wojennego, tam jakąś nagrodą państwową, robi się specem do spraw rzekomej dekomunizacji wymiaru sprawiedliwości.
To jest fenomen. I Jarosław Kaczyński, tak jak już wspominaliśmy, ten lewicowy elektorat, to co Zandberg robi, to jest taki wymarzony koalicjant. Oni mają oczywiście jeden problem ze sobą, to znaczy, bynajmniej to nie jest tu problem orientacji, ale problem jest w kościele. To podłoże obyczajowego, broni Boże, to sama polityka. Nie ma, tak, nie ma, też nie, to chodzi o, po prostu o stosunek do kościoła, to znaczy Jarosław Kaczyński ma na sztandarze kościół, a lewica ma na sztandarze walkę z kościołem. Co prawda dzięki, ja powiem szczerze, jakby się nad tym dobrze zastanowić, to Kaczyńskiemu demontaż kościoła idzie znacznie lepiej niż... Widzę, naprawdę, więc można wręcz powiedzieć, że Jarosław Kaczyński wykazał się zabójczą skutecznością w demontażu kościoła katolickiego w Polsce, jego wpływów. Ale Jarosławowi Kaczyńskiemu jest niezwykle blisko do lewicy. To się Jarosław Kaczyński całe swoje dzieciństwo spędził de facto w środowisku lewicowym. Jego promotorem był profesor Erlich, który był jednym, że tak powiem, z tych bardzo ważnych ludzi, którzy pokazywali linię partii. Naprawdę wskazywali funkcjonariuszom służb specjalnych, jak mają się zachowywać zgodnie z duchem partii. No, szanowni państwo, Jarosław Kaczyński, jemu to się to bardzo podobało, bo Jarosław Kaczyński uczył tych, można być, ubeków gorszego sortu, to brzydko brzmi, ale tak to jest, tych z gorszych stanowisk w Białymstoku. No to to jest, znaczy, to też będziemy starali się... Świetne kontakty, czyli z tymi, którzy nie byli, przepraszam, nie gorszego sortu, drugiej linii. No o tak to przepraszam panów i pani, Bacy gorszego sortu, drodzy państwo. Natomiast... No, no wiesz, no ci tacy, którzy się nie dopchali do żłoba. No. Przypominam, ja tylko, bo w pewnym momencie urwałem tą myśl, to dokończę. Rozmawiałem z partyjnymi sympatykami, bo nie powiem, że towarzyszami, dotyczącymi właśnie tej koalicji, którą mógłby obiecać Czarzasty Kaczyńskiemu, i stary dobry towarzysz, który działał w tych stowarzyszeniach studenckich, socjalistycznych jeszcze w latach 80., powiedział mi, że Czarzasty wszystkich oszuka, że tam on PiS-owi może dużo obiecać, ale że on na samym końcu ich tam wyrąbie. Natomiast Zandberg musi storpedować listę. Pytanie jest, co Zandberg zrobi w momencie, w którym część lewicy się zapisze na listę. Ciekawe, co on wówczas zrobi, to mnie ciekawi, dlatego że ewidentnie chodzi o kontrolę nad pieniędzmi, to znaczy Zandberg woli mieć swoją skarbonkę pod własną kontrolą, a nie kasę, która będzie wydzielana mu z większej dotacji, bo to są też takie historie, że gdyby była jedna wspólna lista, to te pieniądze będą wypłacane na inne konto, potem będą dzielone. Im się to nie podoba. Te pieniądze, które są wypłacane przez te partie, one bardzo uzależniają. W ogóle te dotacje, musicie państwo zrozumieć, to jest tak, że kartel partii politycznych powstał dlatego od 20 paru lat. Tam było niewiele sukcesów było. Kto złamał tutaj ten kartel polityczny przez te lata? No, takie ugrupowanie jak Janusz Palikot, którego już nie ma, takie ugrupowanie jak Nowoczesna, które istnieje jako w formie zombie, jako część koalicji obywatelskiej, bo samo już nie było w stanie mieć, że tak powiem, funkcji życiowych wykazywać. No i teraz Konfederacja, to są trzy partie, które złamały tą, jakby to powiedzieć, tą barierę. Jest to bardzo mało, bo jest bardzo trudno wygrać wybory, nie dysponując gotówką, w sytuacji, kiedy wszystkie inne partie dysponują kasą i kiedy w grę wchodzi po prostu wykupywanie reklam telewizyjnych, kiedy w grę wchodzą takie właśnie reklamy o dużym dotarciu, no to jest problem. Teraz się pojawiło właśnie sporo takiej możliwości prowadzenia kampanii wyborczych innymi metodami. I to jest to, co wykorzystuje świetnie Konfederacja, która ma bardzo duże tutaj sukcesy w internecie. Jest też taka zabawna historia, bo Konfederacja była najpopularniejszym profilem na Facebooku, dopóki Facebook tego profilu nie skasował. Teoretycznie tu PiS miał niby
bronić pluralizmu, ale moje wiewiórki jakoś tak mówią, że pan Cieszyński, który tam zawiadował tą obroną pluralizmu, jakoś niespecjalnie się śpieszył jako ten ratownik tego z tym, a nawet niektórzy twierdzili, że dołożył swoje paluszki do tego, żeby uwalić Konfederację. Dziś tak przypomnę, bo to jest taki wyrzut sumienia tych wszystkich ludzi, którzy walczą o demokrację. Jedną z zasad demokracji jest to, że można głosić poglądy i powinny być poglądy, możliwość głosowania, czy głoszenia, które są legalne i których, nawet jak się nam nie podobają, to jednak istnieją jakieś demokratyczne procedury, które pozwalają i mamy już, będziemy mieli zaraz drugi miesiąc, od kiedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie nikomu nieznanego prawa, nikomu nieznanej decyzji zablokowała sobie portal nczas.com i nikt pies kulawą nogą z opozycjonistów i z demokratycznych się tym nie zajmuje, dlatego że właściciel portalu Tomasz Sommer jest dziennikarzem, publicystą antyunijnym, który też postuluje olewanie tych wszystkich pakietów klimatycznych, w związku z tym jest niefajnie, więc niech sobie go PiS blokuje i łamie jego zasady, prawa obywatelskie. Bardzo niemądre, drodzy Państwo, dlatego że jak potem przyjdzie, jak PiS będzie tak nas wszystkich jak te salami, to najpierw zaczynamy od jednych, bo ci się nam nie podobali, to nie protestujemy, zaraz przyjdzie po drugich, a na końcu po prostu wykończy wszystkich. Tamtku, PiS już nie ma noża, bo nie, ale żeby kupić czerwoną, to muszą być pieniądze, a tu jest kłopot. Tak, znaczy, to jest tak. Jarosław Kaczyński to był koleś, który wygrał klucz do lodówki. Lodówka była zapełniona fruktami, rzeczami przez innymi. Rozdał, obżarł się sam, porozładowali trochę innym, a teraz się skończyło i on nie wie, skąd on ma to wziąć. No niestety, drodzy Państwo... Pali, to się popsuło, rozumiesz? Bo jeszcze nie... Oni pomarnowali to jedzenie. To już jest ten. W każdym razie nasz drobny żarcik o tym, że pan Zandberg to jest właśnie wymarzony mąż, to nie jest żart. To znaczy oni mają ten pęd do władzy. Ja bym, popatrzcie, zresztą jest taki człowiek, nazywa się Rafał Woś, facet, którego strasznie lubi Glapiński, ponieważ jest to chyba jedyny jakiś koleś, który pisze o Glapińskim, że jest, jaki to jest wybitny ekonomista. To znaczy Glapiński po prostu płaci ludziom za to, żeby czytać, jaki jest genialny. No, to jest też facet, drodzy Państwo, to jest zabawne. Wyobraźcie sobie, że Glapiński zarabia jako prezes Narodowego Banku Polskiego, zarabia o połowę więcej niż zarabia prezes Rezerwy Federalnej, czyli prezes Banku Centralnego w Stanach Zjednoczonych, najbogatszego państwa świata, imperium, czy jednego z najbogatszych, bo tam, czy powiedzmy sobie, no, bo są tam bogatsze w sensie per capita, ale chodzi o to, że on zarabia po prostu o połowę więcej. I uwaga, on sobie podnosi pensję o wskaźnik inflacji. Jego pensja w ciągu ostatnich tam bodajże 3 lat wzrosła o 65%. To jest właśnie ten. I on jest człowiekiem, który działa w ten sposób, że glapa, że ma tego Wosia. I ten Woś, on głosi zwycięstwo koalicji lewicy i... Przecież jak śmiejesz, to mi zaraz powiesz, o co chodzi. No, oględnie to Państwu powiem, ale to jeszcze jakby do Wąsika będzie do reszty. Dobrze, ale w każdym razie on głosi to, że Lewica i PiS są na siebie skazane, że to jest ta koalicja właśnie trzecia, że ona nadchodzi, więc to jest taki właśnie wymarzony partner Jarosława Kaczyńskiego. No bo przecież nie Zandberg, a Biedron jest zajęty ze Śmiszkiem. Szanowni Państwo, Historia na Weekend to jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. W tym numerze szczególnie polecam Płatny agent Piłsudski. O tym, jak Piłsudski współpracował jako Stefan II z wywiadem Kasztele Austro-Węgier i następnie po tym, jak się dorwał do władzy po 1926 roku, a trochę wcześniej, jak miał władzę jeszcze jako naczelnik, mordował ludzi, którzy mieli wiedzę na temat jego współpracy i mieli dostęp do kwitów. Jest też o antypolskim Churchillu, czyli o tym, dlaczego legendarny premier Wielkiej Brytanii wolał, żeby ginęli Polacy, a nie
a nie poddani jej królewskiej mości. W tym numerze też jest analiza, tekst o, znaczy biograficzny, analizujący rolę też Ignacego Jana Paderewskiego w odzyskaniu niepodległości. Wszyscy go widzimy na plakatach, ale mało osób wie, za co on konkretnie został tym wskrzesicielem Polski. Otóż on zrobił bardzo dużo. Dlatego, że był ekstremalnie popularną osobą pod koniec XIX i na początku XX wieku w Ameryce, w krajach zachodnich, i on wykorzystał to do popularyzacji sprawy niepodległości Polski, do zbierania funduszy na rzecz armii tego. No, nieocenioną rolę zrobili w tak zwanym zbudowaniu we Francji tak zwanej Błękitnej Armii, która zapewniła Polsce udział przy, mimo że ona się nie nawojowała w tej wojnie, ale zapewniła Polsce udział po stronie państw zwycięzców przy traktacie wersalskim. No dobrze, to już mów, tylko mów tak, żebyśmy nie musieli ciąć. Wąsik i reszta tej menażerii, jest taka pani, która już naprawdę, no, u pani o wieku się nie mówi, ale ta pani jest taką bardzo znaną przedstawicielką osób transpłciowych, bardzo znana. I ta pani denerwuje się podobno, ma was dosyć, bo wy rzeczywiście tak się zwracacie do osób transpłciowych. Ta pani się nie boi, ta pani potrafi wywalić celebrytom wszystko. Ta pani mówi wszystko. I rzeczywiście poradzono mi, żebyśmy się zgłosili do tej pani, poprosić ją o wywiad, i z którego nie będziecie zadowoleni. To chyba macie w należy. No dobrze, a ja jeszcze polecę w takim razie naszą książeczkę. Działo, o co chodzi. Nie boi się, naprawdę. Trzeba powiedzieć, że no, bardzo odważna kobieta. Kapital wydawni, znaczy to jest na stronie księgarni kapitalbook.com.pl. Jest też na innych z tych stronach nasza biografia Kamińskiego, ale na tej konkretnej stronie można kupić tą książkę z naszymi autografami. Tam się Państwo też możecie dowiedzieć o tym, co się dzieje z politykiem, który zaczyna karierę w polityce od kapowania na kolegów. Tak zaczynał w 1981 roku Mariusz Kamiński. Fascynująca jest ta historia, w której Służba Bezpieczeństwa nie wykorzystywała tego kwitu po 1981 roku na Mariuszu Nie, Kamińskim. No bo takich rzeczy się nie robi, Jan. Nie, to jest po prostu, że to nie, nie wykorzystywali tego kwitu do... Pozwolili mu zostać wybitnym działaczem NZS-u, który po prostu nie był w żaden sposób szantażowany tym kwitem. A następnie... Bo przyjąć nie chcieli. No. A następnie, drodzy Państwo, czyli Urząd Ochrony Państwa, taka poprzedniczka poprzedniej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I Agencji Wywiadu, bo UOP tak. Miał Departament Pierwszy, czyli Wywiad. Tak. Znaczy UOP to było SB, Służba Bezpieczeństwa po rebrandingu. Natomiast... Oj, słowa zaraz, Janku, brzydki. No taki to rebranding. No Agencja Wywiadu, znaczy oficerowie wywiadu wcześniej w zasadzie prawie wszyscy. No to za wyjątkiem Oleczka Makowskiego, którego tam zrobiono z niego najpierw współpracownika wywiadu, a później odnalazł się jeszcze w wojskowych służbach informacyjnych, ale to już jest zupełnie inna historia. Szanowni Państwo, do zobaczenia.